Siemanko widzowie, pierwszy taki filmik w tym roku o sprzedaży roślin. Co jest na sprzedaż na obecną chwilę? Rośliny zaczynają się od 30 zł. Pamiętajcie nazwy, jak coś po prostu pytajcie, na fejsie znajdziecie jako Sławek Bor, albo standardowo na mojego maila. Dziewidło Riviera. Piękne, piękne, już zaczyna robić się korona. 4 sztuki, to jest kolokazja Black Steam. Ładne już. Idziemy teraz dalej. Figi, pojawiły się figi. Cena ta najniższa to wiadomo, że jest od najmniejszych roślin. Figi, teraz jest problem, bo albo brał wtórkę, albo ta druga, którą tam zawsze wrzucałem na YouTubie, nie pamiętam. Tu zobaczcie, jakie grube świnie poukorzeniane. Toż to lożki są. Tylko tyle jest ich na tą chwilę. Nie mam więcej fig. Znaczy mam więcej fig, ale ja nie wysyłam, które nie są dobrze ukorzenione. Woda się leje. Brugmansje pojedyncze i podwójne, ślimaki trochę pożarły, ale nie przejmować się tym, bo zawsze wyjdą nowe liście, jak ja to tłumaczę. Tu mamy pojedyncze i tutaj są pojedyncze. Tak, pawlownia Oxytree będzie. Będą dwie, tylko teraz wiecie co? Wiem, że dużo osób pyta. Nie mam pojęcia, czy one są ukorzenione, ale rosną. Ale pod spodem nie widzę jeszcze korzeni, nie? Także one na razie są nie do wysyłki. A ja nie wysyłam roślin po prostu, które są niepewne. Można brać w pakietach wysyłka 16 zł, nieważne ile roślin. Chyba, albo czekajcie, jak 17 to chyba złoty, to wychodzi wtedy jak dużo, dużo paczek, no bo Impost tak ma. Dobra, złotówka kiftą, 16 zł, niech będzie przesyłka. Impost paczkomat wysyłam. I to byłoby na tyle na tą chwilę z roślinek, bo cały czas czekam. Czekam, też czekacie na bananowce. Kolokazję dopiero przesadzam, ale okazję, ale to na dniach. Ogórki. Nie no, ogórki to są dla mnie do jedzonka. Tak, oj, muselle lasiokarpy za niedługo się pokażą. Może parę basioków. Część basioków odpadła, niestety. Także piszcie śmiało, paszport roślin wystawiam. Wszystko legal jest, musi być w tych czasach i tak dalej. Patrzcie, co mi się udało. Musa textilis 2. Ten, kurde, główny pień jak się wyciągnął, ale już rośnie. Zobaczcie wybarwienia textilisa, nie? No coś pięknego. I najlepsze jest to Zebrina Roya. To już przy okazji pokazuję. Zobaczcie, z 5, 4 żyją. Nie wiedziałem, że kurde będą rosły w tej ziemi nawet szklarnio. Kurde, 5 żyje. Patrzcie. Puściło kurde z tego. Z odrostu. Ja pierdzielę. O, już widzę, że Balbisiana też mi się udało odratować. O, mrowisko. I zaraz sypnę proszkiem. No i Balbisiany też będą 4 sztuki. Ale mówię, muszę poczekać, aż się ukorzenią. Na tą chwilę te rośliny, co powiedziałem. Także jak coś, to piszcie śmiało. No, to na razie chodź.